Prawdziwy boom inwestycyjny na Mokotowie. Remonty, budowa nowych szkół i przedszkoli, a także modernizacja obiektów sportowych. Duże przedsięwzięcie, bo jednocześnie odbywa się wiele prac. W bieżącym roku mamy rekordową ilość inwestycji dotyczących placówek oświatowych. Inwestujemy w dzieci i młodzież, w uczniów i w przedszkolaków. Koszt inwestycji w placówek oświatowych wynosi w tym roku ponad 40 milionów. W stosunku do lat poprzednich jest to o 20 milionów więcej. Placówki oświatowe to priorytet, ale sporo dzieje się także w dziedzinie sportu. Inwestycji w sport nigdy nie jest zbyt dużo. Mokotów! Nowe boisko przy ulicy Szaramowicza już tętni życiem. Boisko pełnowymiarowe jest to najlepsze boisko i największe na Mokotowie. Jest wykonane w najnowszej technologii światowej, która powoduje, że to boisko jest bezpieczniejsze dla jego użytkowników. Ono ma specjalne maty, które powodują lepszą stabilizację stawów kolanowych czy innych części ciała, jak również granulat, który jest użyty do tego boiska, do zasypki, jest bezpieczny dla zdrowia i nie emituje szkodliwych substancji. Oprócz dużych ośrodków sportowych powstają także mniejsze, zlokalizowane bliżej osiedli mieszkaniowych oraz szkół. Chodzi o to, by były bardziej dostępne dla mieszkańców, tak jak na przykład basen przy ulicy Niegocińskiej, który wchodzi w skład ośrodka sportu i rekreacji na Mokotowie. Starsze szkoły i przedszkola także otrzymały swoją szansę. Najważniejsze to docieplenie budynków i wymiana ogrzewania na bardziej nowoczesne. Przy okazji budynki będą miały nową elewację. Te remonty były po prostu konieczne. Remont szkoły podstawowej przy ulicy Pułku Baszta już niemal się kończy. Budynek został docieplony i unowocześniony. Termomodernizacja budynków z jednej strony chroni środowisko, z drugiej strony poprawia w znaczny sposób komfort użytkowników, uczniów, przedszkolaków, nauczycieli, jak również daje wymierne oszczędności ekonomiczne. Przykładem jest szkoła podstawowa numer 307 przy ulicy Barcelońskiej 8, gdzie w okresie grzewczym oszczędność wyniosła 23 tysiące złotych miesięcznie za rachunki za ciepło. Także budynek liceum imienia Goethego przy ulicy Joliot-Curie jest docieplony i zmodernizowany. Jeszcze sporo pracy przed ekipami remontowymi, ale zakres prac jest naprawdę duży. Ci, którzy pamiętają szkoły budowane w latach 70., będą pewnie zaskoczeni. Placówki po remontach prezentują się naprawdę nieźle. To zupełnie inna jakość, ale i przyjazny dla dzieci wygląd wnętrz. Będą to placówki nowoczesne, energooszczędne, wykonane z wysokiej jakości materiałów i oczywiście o jak największym komforcie dla dzieci. Rozbudowano przedszkole przy ulicy Bryły, gdzie jest teraz nowa, kolorowa placówka. Mokotów to dzielnica Warszawy, w której jest najwięcej dzieci w wieku szkolnym i młodszych. Nie wszyscy mieszkańcy Mokotowa wiedzą, że powstaje także nowe przedszkole przy ulicy Nowo-Ursynowskiej. Aktualnie budujemy nowe placówki oświatowe. Jedna to jest przedszkole przy ulicy Nowo-Ursynowskiej 210/212 na terenie obecnej szkoły podstawowej, a kolejna to jest budowa żłobka dla 150 dzieci na terenie wybudowanego w 2016 roku przedszkola przy ulicy Spartańskiej 2. Żłobków w Warszawie jest ciągle zbyt mało, dlatego ten, który powstaje, z pewnością ucieszy młodych rodziców. Skala inwestycji jest naprawdę duża, to ogromne nakłady finansowe, ale i stawka jest wysoka. Dzieci na Mokotowie ciągle przybywa.